To prawda, że masz wykształcenie muzyczne? Tak, jestem po reżyserii dźwięku. Na czym polega ten zawód, bo chyba można tak to mówić? Na czym polega? Mhm. Czy zależy, w czym się specjalizujesz? Na przykład ja w nagraniach studyjnych, czyli nie wiem, przed wokale do Malinowego powstawały u mnie w domu, nie? Mhm. Czyli cała jakby produkcja wokali, obróbka wokali, to jest jakby mój konik. A no, też mogę być reżyser dźwięku od nagłaśniania sceny, nie? Mhm. Tylko ja się tym nie zajmuję już. Bo znalazłem informację, że uczysz się lub studiujesz technikę śpiewu zwaną miksem. Na czym ona polega? Na zmiksowaniu rejestrów w głosie, czyli rejestr głowowy z rejestrem piersiowym. Teoretycznie są nauczyciele, którzy mówią, że nie powinno się o tym mówić i rozróżniać, tylko to powinno naturalnie wchodzić. Ale no, ja uważam, że każdy wokalista powinien być tego świadomy, że są rejestry i najlepiej właśnie jak połączy się te rejestry, że nie ma pomiędzy nimi przerwy. Czyli że jakby tak w skrócie mówiąc dla laika, że zaśpiewasz wysokie tony na rejestrze głowowym i w ogóle nie wymaga to od ciebie wysiłku, a ten głos, a ten dźwięk ma takie jakby walnięcie w sobie i słuchacz myśli, wow, jaką ty masz skalę. A to właśnie słuchacz może rozróżnić? No raczej nie, jak masz dobrze zmiksowany wokalnie, na przykład Mateusz Ziółko, te wszystkie góry, co tam robi, na przykład w Voice, te występy jego tam, niektóre legendarne wręcz, no to on to wszystko na miksie robił, nie? On nie wymagało to żadnego wysiłku u niego, a ludzie mówią, wow, jaka skala, nie? To nie jest tak, że musisz, nie wiem, wykonać codziennie rano daną partię ćwiczeń, żeby no uzyskać taki efekt? Trzeba właśnie. Tak. To jakie ćwiczenia byś zalecał? Czy wiesz co, ostatnio ja się mam taką zajawkę na Packet Fox. To jest takie opatentowane przez takiego doktora w ogóle ze Stanów Zjednoczonych. I to jest do rehabilitacji głosu. I to jest jakby taka rurka, którą się wkłada do wody. I ona działa jak stabilizuje jakby przepływ powietrza przez struny głosowe. No i jakby robisz takie ćwiczenia dmuchając do rurki. I tam widzisz bąbelki, one muszą być na równym poziomie. Wtedy jakby wiesz, że ten stały przepływ powietrza jest, bo bulgoczą jakby regularnie, nie? Widać efekt. Tak, no tak. Jakby, bo wiesz, jak uczysz się śpiewać trochę przez wyobraźnię zazwyczaj, no bo nie widzisz swojego instrumentu, nie? A tutaj możesz jakby zaobserwować pewne rzeczy wzrokowo i to jest taki trochę według mnie czat, nie? Bo ty w wolnej chwili też uczysz śpiewać, tak, uczy pomagasz? Tak, uczę dzieciaki i w sumie to jest fajne, bo dużo takiej energii pozytywnej dostaję od tych młodych osób. Nie? A to też tak jest, że nauczyciel się uczy od tych uczniów? Tak, zdecydowanie. Czy wiesz, u mnie to działa tak, że ja staram się tak robić tym dzieciakom trochę, tak łagodnie mówiąc, pranie mózgu, tak pozytywnie, że jakby ich uczę od początku, że jeśli będą jakby systematyczne i będą regularnie ćwiczyć codziennie, to to jest jedyny sposób do osiągnięcia sukcesu. I czasami mam tak, że tak im niektórym osobom już tak wmówiłem to do głowy, że naprawdę oni ćwiczą codziennie i mi czasami jest wstyd, że na przykład ja mam, kurczę, ja poćwiczyłem w tym tygodniu 3 razy, a oni robią takie kalendarzyki i przynoszą mi co lekcje. Wystawiasz oceny? Czy nie, że oceny, ale jakby muszą mi pokazać, przyznać się, ile razy ćwiczyli, nie? I oni wtedy wiedzą, że albo że jak nie poćwiczą w ogóle, to muszą skłamać, bo wiedzą, że pomiędzy 3 razy ja nie przyjmuję w tygodniu, nie? Bo ty lekcja jest raz w tygodniu. I ja mam czasami tak, kurczę, te dzieciaki ćwiczą więcej ode mnie. I motywuje mnie to, nie? Więc myślę, że ja też się od nich uczę. Czyli jesteś taką Elą Zapędowską nauki się. Nie, bez zasady. Myślę, że nie, ale jakby ja bardzo jakby skupiam się na tym, żeby uczyć ich też wrażliwości muzycznej. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Nie tylko sam wokal, ale też interpretacja i jakby sposób podejścia do utworu. Czyli żeby przede wszystkim każda osoba, która śpiewa tam u mnie, najpierw musi totalnie przeanalizować tekst, nie? No i później dopiero kolejne. Taka praca od podstaw. Tak, tak. To jest najważniejsze według mnie, nie? A te wszystkie, to całe doświadczenie procentuje teraz u ciebie? Wiesz, jak napisać utwór, żeby on zaskoczył? Czy ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo jak się odpowie tak, to się widzi na nieskromną osobę, nie? A czy ja uważam, że tak pomiędzy, bo mi się może wydawać, że mogę zaskoczyć. Na przykład ja teraz dużo mam utworów w szufladzie, to jakby pracuję nad nimi z moim takim super znajomym producentem i dla mnie osobiście ja uważam, że to jest dobre, nie?
ale może też mi się wydawać tylko, że to jest dobre, a ktoś z boku tego posłucha i powie, no ale to nie jest dobre, nie? Więc to jest takie trochę nieobiektywne, ale no, ja się czuję dobrze z tym i wkładam w to całe serce i mam nadzieję, że za jakiś dłuższy czas to przyniesie jakieś fajne efekty. Bo twoją karierę można podzielić na kilka części. Pierwsza to jest YouTube, gdzie nagrywałeś covery innych artystów. Był tam Andrea Bocelli, był Radiohead. Takie tak. Bardzo rozbieżne stylistycznie, gatunkowo. Czy wiesz co, ja jakby dopiero ostatnio tak jakby określiłem siebie artystycznie i teraz już jak piszę sam utwory i w takiej dużej ilości piszę, to jakby wiem, czego chcę od tej muzyki. Wiem, o czym chcę pisać i w jaki jakby kanon harmoniczny chcę iść. A wcześniej jakby tak ja, wiesz, tak szukałem, nie? Więc to było takie, wiesz, na zasadzie sprawdzenia, i może w tym zabrzmie dobrze, a może w tym... Czyli na zasadzie takiego twojego CV. To taki fajny, jakby taka droga, nie? W której rejestrujesz samego siebie, nagrywasz, później po jakimś czasie to oglądasz i wyciągasz wnioski trochę, nie? Na podstawie tych nagrań właśnie. To twoje występy w talent show były takim pierwszym sprawdzeniem się? Czy rzeczywiście to, co robię, ma sens? Mass Media Music na pewno, tak. To tam było tak, że ja w sumie bardzo chciałem się sprawdzić po prostu przed kamerą, jak się będę zachowywał, co będę czuł. I też byłem bardzo ciekawy opinii tych jurorów, których bardzo szanuję. I to była taka ciekawość właśnie, że a sprawdzę, czy co inni profesjonaliści powiedzą na ten temat. I później po tym programie, coś tam niby przeszedłem pierwszy etap, ale później tam były jakieś eliminacje i odpadłem, nie dostałem się do półfinału. Ale jakby tak zakiełkowało we mnie to taka chęć odkrycia tego świata. Jak już poczułem się trochę doceniony, to później sobie pomyślałem, kurczę, jakbym pocisnął bardziej, to może faktycznie to może przynieść coś lepszego jeszcze, nie? I, no i coraz bardziej to tak kiełkowało we mnie, że zaczynałem odczuwać taką potrzebę występowania przed ludźmi. I doszło do takiego momentu, że jak już szedłem do tego X-Faktora, to już w sumie wiedziałem, znałem jakby swoje możliwości i wiedziałem, czego chcę od muzyki. A to X-Faktor był dla zabawy? Wiesz co, on wyszedł z przypadku, bo ja w ogóle nie planowałem tam wystąpić, tylko wziąłem udział w takim jakby festiwalu w Polsce i tam główną jurorką była jakby jurorka, trenerka wokalna z X-Faktora. Czyli ta osoba, która tam przygotowuje tych uczestników już na live'ach, nie? No i ten festiwal wygrałem i ona po tych całych jakby festiwalowych tam przygodach podeszła do mnie i zapytała się, czy nie chcę wziąć udziału w programie bez precastingów, czyli od razu na nagrania, nie? A te precastingi są najgorsze zawsze, bo to wiesz, tam jest zawsze kilka tysięcy ludzi i to jest dramat, żeby przejść ten etap, nie? Taki trochę losowa. No myślę, że tak, bo mi się wydaje, że ci producenci tych programów i reżyser jak ma tyle tysięcy ludzi i pewnie na pewno znajdzie się wielu podobnych, jak ma wybierać pomiędzy nimi, to często też może to być... Pierwszy lepszy. No myślę, że tak. A na castingu głównym to już, tam już jest mała liczba osób i faktycznie jak jesteś dobry, to jak się przygotujesz porządnie, no to możesz pokazać, co potrafisz, nie? Zamykając ten temat, dostrzegłeś różnicę między polską produkcją a produkcją na Ukrainie? Czy te formaty są rzeczywiście tak przekopiowane jeden do jednego, że nie widać różnicy, w jakim kraju występujesz? Czy wydaje mi się, że było inaczej. W X-Faktorze byłem dłużej też, bo tam miałem aż 4 występy, więc jakby, wiesz, miałem jakby możliwość poznania się z tamtą produkcją. A w Mass Media Music występowałem tylko raz, nie? Więc jakby nie mam takiego porównania aż. Ale wydaje mi się, że nie wiem, że ten X-Faktor był taki bardziej dopracowany trochę niż ten Mass Media Music. W sensie, że tam było tak wszystko przemyślane bardziej. Chociaż też było hardkorowo, bo tam na przykład na bootcampie jak byłem, to tam takie rzeczy się działy dziwne, że nie pozwalali nam się wyspać celowo na przykład, tylko dostawaliśmy na przykład piosenkę o północy, nową, której w ogóle nie znaliśmy, a następnego dnia o 7 już musieliśmy być na nagraniach. Czy miałeś do wyboru albo iść spać, albo nauczyć się piosenki, nie? A między uczestnikami też taka była rywalizacja, że nie... Myślę, że tak. Przeszkodzę mu, podłożę nogę w cudzysłowie. Myślę, że tam dużo osób się do ciebie uśmiecha, ale tak naprawdę każdy ma jedno marzenie, żeby wygrać pewnie, nie? Więc myślę, że każdy tam miał trochę takie parcie
to wiesz, no ci ludzie to z większości tam nie idą z przypadku, mhm. tylko też mają już cel. No tak, mają marzenia, nie? Że ze sceną związane. Tak, to już widać po tych wypowiedziach tych uczestników na samym początku, że mają materiał już na swoją płytę solową, chcą się sprawdzić, czy to się nadaje, już idą przygotowani. Tak, tak, już mają coś, nie? I chcą po prostu, żeby świat o nich usłyszał, nie? A to dzięki temu zagrałaś na trasie muzyki filmowej? Między innymi, tak. W sumie. Jak to się stało, że tam trafiłaś? Znaczy, był konkurs w ogóle organizowany przez nich i ja się tam zgłosiłem jakby swoją autorską piosenką, właśnie z Malinowym. I właśnie ten dyrygent jakby docenił tę piosenkę i jakby pomagał mi trochę, żebym faktycznie dostał się do tej orkiestry tam głębiej. Ale też X Factor pomógł w tym, że jak występowałem w Royalu, nie, w tych koncertach filmowych, gdzie same gwiazdy były, to jakbym nie wziął udziału w X Factorze, to jakby no, producenci tam ci tego nie zgodziliby się, nie, na pewno. A dzięki właśnie temu programowi to, wiesz, tam byli sami celebryci, nie, a ja się tam czułem, kurczę, wiesz, Beata Kozidrak, Justyna Steczkowska, nie wiem, Thompson, Chyży, nie, a i taki ja, tak sobie się, kurczę, dobra, spoko. Przepraszam, jeszcze ja. No wiesz, jakby na początku byłem taki wystraszony trochę, bo się czułem gorszy, może nie powinienem tak mówić, ale, no, ale tak się czułem, nie, że może nie tyle co głosowo, ale wiesz, oni mają doświadczenie. Z obyciem ze sceną. A to tacy artyści pomagają początkującym artystom? Znaczy nie wiem. Czy dla nich to trochę jest zło konieczne? Czy no nie będę się wiadomo, że źle wypowiadał, ale uważam, że między nimi też jest duża rywalizacja i no nie wiem, czy tam wszyscy się tak fair zachowali. A to jakie utwory zaśpiewałaś podczas tej trasy? I z kim? Bo też było kilka duetów. Tak, tak. Śpiewałem Shallow w duecie najpierw z Kasią Cerekwicką w pierwszej trasie. W trzeciej, właśnie to była trzecia trasa koncertów muzyki filmowej, a później była trasa na bis. No i tam jakby w ogóle byłem w szoku, bo to oni już sami mi zapytali, czy chcę wziąć też udział i tam śpiewałem z Kasią Moś wtedy Shallow. A oprócz tego śpiewałem jakby Presleya, Can't Help Falling Love. No i właśnie ta piosenka tak siadła tam w ogóle na tych filmowych koncertach, że byłem w szoku, bo zawsze tak jak zaczynałem śpiewać, na każdym koncercie właśnie po 3 sekundach ludzie zaczynali bić brawo, nie? I to było tak, że ja na początku, jakby pierwszy taka koncert, ekscytacja. To w ogóle wiesz, co się dzieje, nie? Że czemu oni klaszczą, minęły 3 sekundy, nie? I w ogóle mało tych artystów tak miało tam, więc ja, wiesz, czułem się jakby na początku taki totalnie, wiesz, najgorszy, a takie, wiesz, miałem takie zaskoczenie, nie? Że kurczę, ci ludzie faktycznie to doceniają, nie? Bo ta trasa też odbyła się w dużych miejscach, to nie były kluby, kawiarnie warszawskie, nie. Tylko to już były poważne hale tak, w Polsce. We Wrocławiu było 5000 ludzi, nie? Więc i na każdym koncercie było około 3000, nie? A tych koncertów było chyba 16. Więc wiesz, dla takiego, no ja miałem 20 lat, wtedy jak to się zaczęło i wiesz, tak kraczkowałem, nie? W tym wszystkim. Więc dla takiego młodego artysty takie od razu takie coś, wiesz, to jest no kosmos w głowie, nie? Więc to, no myślę, że nie zapomnę tego nigdy, tych początków. Teraz postanowiłeś na bok odłożyć covery i wkroczył Malinowy. Tak. Czy mam tak, że jakby nie cieszą mnie już covery? W sensie, że kiedyś mi to nie przeszkadzało, a teraz jak słucham się na coverach, to jakby, nie wiem, mam wrażenie, że nie jestem to ja, jakby wiesz. Nie... A to jest taka dobra lekcja z śpiewu, jak możemy traktować covery? Czy taki nie... początek dla każdego artysty, co musi przez to przejść? Czy wydaje mi się, że to jest taka fajna lekcja, bo musisz wejść w skórę trochę innego artysty, jakby wiesz, nie możesz jakby odstąpić trochę poziomowo, bo jakby wiesz, ludzie też to jakby oceniają, nie? No ale po pewnym czasie jest taki niedosyt, że kurczę, że kopiujesz, nie? I pojawia się taka jakby ochota pokazania siebie, nie? Ludziom. No i tak też tak miałem, że po pewnym czasie stwierdziłem, kurczę, ja wolę siedzieć przed pianinem i pisać w swoje, niż nagrywać kogoś, nie? Że to jest takie, no trochę donikąd droga według mnie, nie? Że na dłuższą metę to nie przynosi efektów, nie? Twój tak naprawdę debiut Malinowy, to nie tylko twoja solowa kompozycja, bo towarzyszy ci tam orkiestra. To nie byle jaka. No właśnie tak, Polska Orkiestra Muzyki Filmowej. To było tak, że na tych koncertach filmowych w ogóle się zaprzyjaźniliśmy strasznie i później tak przypadkowo w sumie wyszło, że oni nagrywali w Polskim Radio muzykę do filmu i zostało im tam jeszcze 2 godziny czasu, bo skończyli wcześniej
Ja tam byłem, bo dzień wcześniej graliśmy koncert. Mhm. No ja tak zażartowałem, no w sumie macie partytury, to może machniecie tego malinowego, nie? No i wiesz, oni mnie lubili i zgodzili się. I w sumie, wiesz, tak się w ogóle narodził pomysł, żeby faktycznie uwiecznić to. No bo tak wspominałem wcześniej, dostałem się do orkiestry przez ten, jakby ten konkurs, nie? I zgłosiłem się z autorską właśnie tą piosenką, z malinowym. No i później my go wykonywaliśmy na koncertach, nie? Czy to nie było tak, że musiałeś na szybko przearanżować, dopisać całe frazy? W ogóle jeszcze jest inna aranżacja malinowego, bo jeszcze jest symfoniczna. Czyli w ogóle ta wersja jakby jest z orkiestrą, ale na żywo jest totalnie symfoniczna wersja, więc jest jakby to inny świat jeszcze, nie? Według mnie fajniejszy, ale... To ile wersji mamy malinowego? W sumie 3. I w ogóle śmieszne to jest trochę, że tak wyszło. Ale no, w sumie fajnie, bo jakby za każdym razem miałem takie wrażenie, że jakby ten utwór na nowo przeżywam, jak wykonuję go najpierw akustycznie, później symfonicznie, a na końcu zrobiliśmy z tego wersję radiową, więc... Ale później to będzie dobry patent za 20 lat. Materiały, które nie weszły na płytę. No w sumie, no ale wiesz co, też żeby ludzie nie myśleli, że ja tylko z tą jedną piosenką całe życie będę jechał. Bo to tak nie jest oczywiście, ja mam jakby wiesz już dużo więcej materiału, nie? Tylko jakby tak wiesz, to w przypadku wychodziło, że ten malinowy jakoś się tak trzymał tego wszystkiego i że tyle wersji powstało. No ale już jest temat zamknięty, ja już wiesz... Ostateczna wersja powstała. Tak, ta już bardziej taka komercyjna. No i teraz robię nowe utwory, nie? Z tym moim przyjacielem. No. A to będzie epka? Będzie już album? Co planujesz? Właśnie wydaje mi się, że będziemy wydawać single po prostu i na koniec po prostu zestawimy je w całość i będzie jako płyta. Bo na razie jakby wiesz, nie mam wydawnictwa i ja to wszystko robię jakby na własną rękę. Więc będziemy to iść cios za ciosem, po prostu co jakiś czas będzie wypadał singiel. A to malinowy jest taką dobrą twoją wizytówką, czy na każdym singlu pokaże swoją nową twarz, nowy utwór w nowym nurcie muzycznym? Czy właśnie ja uważam, że malinowy wcale nie jest najlepszym utworem, który napisałem, tylko przez to, że on był jakby taki, wiesz, w młodości napisany i był taki jakiś, utożsamiałem się z nim bardzo, to jak miałem taką jakby parcie, żeby go dopiąć do końca i żeby go nagrać. A już wydaje mi się, że pół roku temu już powstało dużo lepszych utworów, gdzie mam już przygotowane i na których mi pracuję. No ale to wiadomo, że trzeba czasu, nie? Bo to jest masakra, żeby to wszystko, wiesz, nagrać, później jeszcze jakiś klip czy coś, nie? To bardzo dużo czasu potrzeba, nie? Do malinowego powstał teledysk. Bardzo taki nostalgiczny, smutny. Mógłbyś coś więcej powiedzieć, jak doszło do nagrania? Gdzie nagrywałeś ten utwór? Tak, nagrywaliśmy go z Warszawską Szkołą Filmową. Czyli ja nie chciałem, żeby to był teledysk tylko dlatego, że jest. Chciałem, żeby to była jakaś historia. Historia, tak. I wydaje mi się, że on opowiada też to, co mówiłem, że toksyczne relacje. Chodziło mi o to, żeby podkreślić tą taką jakby uwięzienie takie, wiesz, w jakiejś klatce przez toksycznych ludzi. I to jest metafora, właśnie ten kubik, dym, że się, wiesz, dusisz w tej toksycznej relacji po prostu. Teraz mi powiedz, jeśli osoba by odwiedzała twój fanpage przez najbliższy kwartał, to co tam znajdzie? Nowy singiel? Nowy, nie wiem, nowy teledysk, nową sesję zdjęciową? Nowy singiel na pewno i będą to Bzy. I Bzy to jest utwór o moim dzieciństwie i będzie nagrany z moją kuzynką, Gabrysią Grzybacz, więc no, będzie inaczej. Bardziej tak powiedziałbym sentymentalnie. Ale no, jestem podjarany strasznie na ten projekt, więc nie mogę się doczekać, kiedy wiesz, to ruszy tak bardziej do przodu. Też powstaną 3 wersje? Nie, jedna na pewno. Teraz już jestem mądrzejszy, jakby to doświadczenie nabrałem i teraz już wiem, czego chcę i wiem już, w jakim stylu idę, więc jakby, wiesz, pracuję z tym producentem i od razu dopieszczamy to tak, że wiem, że to będzie ta właściwa wersja i najlepsza dla mnie, nie? To czego moglibyśmy tobie życzyć na najbliższe tygodnie? By wytrwałości, żebym po prostu nie odpuszczał w tym dążeniu do celu. To jest chyba tak najfajniejsze. Super, dzięki. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.